Już przywykliśmy do tego, że każda inauguracja Wiosny Cieplickiej robiona jest na Placu Piastowskim z tak zwanym przytupem. Nie inaczej było i tym razem. Z przytupem jak najbardziej, 46. wiosna. Aura dzisiaj nie ma znaczenia. Raz wiosna przychodzi uśmiechnięta, słoneczna i wcześniej. W tym roku jest nieco później i rzeźka. Za to ją kochamy. Po raz 46. Dzisiaj mocne wejście zespół Enej. Nie zabraknie kamień z napisem Love, skrzydlate ręce, tak smakuje życie. Symetryczno-liryczna i już zapomniałem dalej. Czyli bardzo dużo znanych piosenek, niektórzy mówią hity. Będzie też kilka piosenek takich melancholijnych, które nie można usłyszeć w radiu, dlatego to będzie prawdopodobnie jedyna okazja, żeby usłyszeć te piosenki. Gdyby pogoda dopisała, pogoda nie wiosenna, ale generalnie atmosfera myślę, że nadrobi. Mamy nadzieję, że nas rozgrzeją. I rozgrzali. Jednak zanim na scenie pojawił się zespół Enej, do mieszkańców i turystów Jeleniej Góry wyszedł zastępca prezydenta Konrad Sikora, który miał przygotowaną niespodziankę dla organizatorów koncertu, czyli Przystani Twórczej. 10 lat istnienia Przystani Twórczej, zaraz będziemy sobie dziękować, mówię to w tajemnicy. Myślę, że warto, w końcu Przystań Twórcza mocno dołożyła się do organizacji tego wydarzenia. Myślę, że wyjdzie bardzo dobrze. Później sceną zawładnął już zespół Enej. To dopiero początek 46. Wiosny Cieplickiej. Aby nie przegapić żadnego ciekawego wydarzenia, warto śledzić stronę internetową miasta, a także informacje telewizji Dami.